Kto jest żołnierzem? Żołnierzem nie jest każda osoba, która posiada broń lub jest w mundurze. W podziemiu niepodległościowym większość żołnierzy nie była ubrana w mundury Wojska Polskiego albo jakiekolwiek inne mundury. Chodzili po cywilnemu, ponieważ byli zakonspirowanym Wojskiem Polskim. To, co ich różniło od cywili, to złożona przysięga wojskowa. Przysięga być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać się ugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Od momentu złożenia przysięgi wojskowej stawali się żołnierzami. Nie robili tego, co chcieli, tylko byli wewnątrz Armii Polskiej, podziemnej Armii Polskiej i wypełniali rozkazy swoich przełożonych i odpowiadali za ich wykonanie. W czasie wojny, gdzie nie ma czasu na przetrzymywanie kogoś w więzieniu, karą, która najczęściej była wykonywana za cięższe przewinienia, była zwyczajnie kara śmierci. Natomiast dlaczego nazywamy żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy walczyli po zakończeniu II wojny światowej, żołnierzami wyklętymi? Oni zostali wyklęci przez okupanta sowieckiego. Okupant sowiecki wyszedł z bardzo racjonalnego i nieetycznego założenia, że żeby trwale okupować ziemię polskie, trzeba wymordować tych wszystkich ludzi, którzy jako żywe jednostki byli nośnikami ideałów niepodległościowych. Jako żywe jednostki mogli być liderami, mogli być wzorami dla społeczeństwa polskiego, wzorami postaw obywatelskich i patriotycznych. Dlatego, żeby trwale okupować ziemię polskie, w pierwszych latach po wojnie ci, którzy byli zaangażowani w walkę o niepodległość Polski, byli masowo mordowani, torturowani, przetrzymywani w więzieniach i w sowieckich obozach koncentracyjnych. Masowe ludobójstwo, jakie wydarzyło się po II wojnie światowej, było zaplanowane. Polityka okupanta sowieckiego na ziemiach polskich, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, charakteryzowała się masowym terrorem. Normą było, że jednostki NKWD przychodziły pod konkretne adresy po to, żeby aresztować lub zabić członków lub żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Sowieci wchodzili już z gotowymi listami proskrypcyjnymi, czyli listami osób do zamordowania. Skąd oni posiadali te listy? Otóż w czasie okupacji niemieckiej na ziemiach polskich działała Armia Ludowa. Był to faktycznie wywiad Armii Czerwonej. Jednostki Armii Ludowej były wyposażone w radiostacje, za pomocą których łączyły się z siedzibą Śmiersza w Moskwie i przekazywały informacje na temat ruchów niemieckich, ale i ruchów i członków polskiego państwa podziemnego. Wojskiem Polskim nazywam te wszystkie formacje, które są kontynuacją Wojska Polskiego z czasów II Rzeczypospolitej, czyli Armii Niepodległego Państwa Polskiego. W czasie II wojny światowej to były polskie siły zbrojne na zachodzie, to była Armia Andersa na wschodzie, a na terenie ziem polskich to były wszystkie formacje, które politycznie uznawały zwierzchnictwo rządu polskiego na uchodźstwie do 40 roku w Paryżu, a od 40 roku na uchodźstwie w Londynie, który to rząd był na uchodźstwie od 1939 roku do 1989 roku. I te wszystkie oddziały polskiego państwa podziemnego, polskich sił zbrojnych na zachodzie, nazywam Wojskiem Polskim. Natomiast Ludowym Wojskiem Polskim nazywam te wszystkie struktury, które w 1943 roku zostały na rozkaz Stalina wydzielone z Armii Czerwonej, czyli pododdziały, w których były duży odsetek Polaków, zostały wydzielone z Armii Czerwonej, i z nich została utworzona Armia Polska w Związku Sowieckim. Ta sama armia po wkroczeniu na ziemię polskie została przemianowana na Wojsko Polskie. Prawnie na Wojsko Polskie, natomiast w propagandzie i w powszechnym użyciu funkcjonowała nazwa Ludowe Wojsko Polskie. I mamy w tym samym okresie historycznym, na tym samym terenie dwie formacje, które nazywają się Wojskiem Polskim, nawzajem do siebie strzelają, i twierdzą, że to ta druga strona to są bandyci. Ludowe Wojsko Polskie było bezpośrednio podporządkowane Związkowi Sowieckiemu, a nie polskim władzom, legalnym polskim władzom. Ludowe Wojsko Polskie było
stworzone z tych Polaków, którzy przymusowo zostali wywiezieni na Syberię, na stepy i półpustynie Kazachstanu, w tundrę i tajgę na północ Związku Sowieckiego, do sowieckich obozów koncentracyjnych zwanych łagrami. Ci ludzie mieszkali wcześniej na terenie połowy Polski, we wschodnich województwach Rzeczypospolitej. Zostali wywiezieni na wschód w trudne, jeśli chodzi o warunki życia, rejony, po to, żeby tam ich wytracić, żeby stracili tam życie, ale żeby przed swoją śmiercią jeszcze ich wyeksploatować, zmuszając do niewolniczej pracy. I w momencie ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki była potrzeba uzyskania jak największych rezerw ludzkich do walki na froncie z Niemcami. Była alternatywa, albo zostają w obozach, sowieckich obozach koncentracyjnych i najpewniej tam przez ciężkie warunki życia, niedożywienie i ciężką niewolniczą pracę by umarli, lub mają szansę wrócić do ojczyzny, walcząc w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, wtedy Armii Polskiej, pod dowództwem w większości sowieckich oficerów. Tylko część oficerów Ludowego Wojska Polskiego to byli oficerowie, podoficerowie wywodzący się z przedwojennego Wojska Polskiego, którzy nie zostali zamordowani w Katyniu. To byli ci, którzy zostali ocenieni przez NKWD jako ci, którzy mogliby współpracować w przyszłości z okupantem sowieckim. Główne rozkazy, które wypełniała Armia Polska i Ludowe Wojsko Polskie, były wydawane przez oficerów sowieckich. Wielu z tych młodych ludzi, którzy przymusowo zostali wcieleni do Ludowego Wojska Polskiego, dezerterowało z Ludowego Wojska Polskiego, często całymi oddziałami wraz z bronią, i przechodziło na stronę Wojska Polskiego, na stronę żołnierzy wyklętych. Ten proces przechodzenia, ucieczki czy dezercji z Ludowego Wojska Polskiego i przechodzenia na stronę polską, polskich żołnierzy, podyktowany był tym, że ci ludzie w pewnym momencie się zorientowali, że rządzą Ludowym Wojskiem Sowieci, że to wojsko jest wykorzystywane przeciwko narodowi polskiemu, że część żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego jest zmuszanych do strzelania do żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Dla Sowietów zarówno Niemcy, jak i żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego byli tym samym wrogiem. Wrogiem, który stał im na przeszkodzie do wszechświatowej rewolucji, czyli tego ideału komunizmu, który Związek Sowiecki jako pierwsze na świecie państwo komunistyczne chciał wcielić w życie. Reakcją na sowiecki terror była masowa ucieczka ludzi spalonych, czyli w gwarze podziemia niepodległościowego ludzi zdekonspirowanych przez okupanta sowieckiego. Ci ludzie uciekali do lasu, do przysłowiowego lasu, odtwarzali swoje oddziały z czasów okupacji niemieckiej i zakładali wiele nowych oddziałów partyzanckich. Niektórych to może dziwić, ale za czasów okupacji sowieckiej, w pierwszych latach okupacji sowieckiej, oddziałów partyzanckich było więcej niż za okupacji niemieckiej. To była reakcja na masowy terror okupanta sowieckiego i dekonspirację wielu struktur Polskiego Państwa Podziemnego, dlatego ten okres nazywamy powstaniem antykomunistycznym. Faktycznie to był wielki zryw Polski, narodowo-wyzwoleńczy. Polegał on na odtwarzaniu oddziałów partyzanckich, rozbijaniu więzień, uwalnianiu więźniów, ochrony ludności polskiej przed samowolą Armii Czerwonej i NKWD. My wspominamy dzisiaj wiele ofiar spośród żołnierzy wyklętych. Natomiast powinniśmy również pamiętać, że żołnierze wyklęci, czyli faktycznie żołnierze podziemnego Wojska Polskiego, nie mając przewagi liczebnej i sprzętowej, potrafili dzięki swoim umiejętnościom i swojemu zorganizowaniu nawiązywać skuteczną walkę z okupantem sowieckim. Pierwsze lata okupacji sowieckiej to była walka głównie z wojskami wewnętrznymi NKWD i z Armią Czerwoną. Dopiero w późniejszych latach, kiedy Sowieci pokonali większość dużych oddziałów partyzanckich, kiedy zostały w lasach tylko małe oddziały lub pojedynczo ukrywające się żołnierze, ciężar walki wzięły na sobie struktury stworzone przez Sowietów, czyli Urząd Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Żołnierze wyklęci byli ostatnimi żołnierzami niepodległej Polski, ostatnimi obrońcami suwerennego państwa polskiego, II Rzeczypospolitej. Wielu z tych młodych żołnierzy miało nadzieję, że po zakończeniu II wojny światowej będą mogli wrócić do swoich domów, że będą mogli założyć rodzinę, że po 5 latach okupacji niemieckiej w końcu będą mogli normalnie żyć. Mieli nadzieję, że nasi sojusznicy, czyli Brytyjczycy i Amerykanie, wymuszą na Stalinie, że w Polsce zostaną przeprowadzone wolne wybory i my jako naród w ówczesnym czasie sami sobie wybierzemy nasze władze. Tak się nie stało. Stalin narzucił nam swoją władzę, marionetkowy rząd przywieziony samolotem z Moskwy do Lublina, nazwany PKWN-em dla niepoznaki, jako tymczasowa administracja sowiecka na ziemiach polskich, następnie przemianowany na rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.